Państwu, abyśmy zwykle zaczynali od... O, jest ksiądz. Proszę bardzo, proszę księdza. Witam Państwa bardzo serdecznie, bardzo poprosimy księdza Czesława. Bardzo serdecznie witam, bo jesteśmy w parafii pana premiera, pana Jarosława, jesteśmy w jego kościele, ale w tej chwili, kochani, jesteśmy w domu błogosławionego męczennika, duszpasterza ludzi pracy. I mogę powiedzieć w jego imieniu, jako jego sąsiad, sześcioletni jego przyjaciel, serdecznie was wszystkich witam i niech żyje pan premier. Księże kanoniku, szanowni państwo, drogie koleżanki, koledzy, spotykamy się tutaj po raz kolejny na opłatku. Spotykamy się, żeby złożyć sobie życzenia i spotykamy się, można powiedzieć, na początek roku. Za nami rok 2011, trudny, poprzedni przyniósł wielką tragedię, która była tragedią naszego kraju, naszej ojczyzny, ale była także tragedią naszej partii, dla niektórych z nas, była także w najczystszym tego słowa znaczeniu tragedią osobistą. To był rok wyborów, które przyniosły wynik umiarkowany, ale taki, który pozwala nam dalej walczyć, dalej zabiegać o to, by to, co znajduje się w nazwie naszej partii, nazwie, jak wiecie, wziętej z Pisma Świętego, było podnoszone, było wprowadzane w społeczny dyskurs i wybudować przesłanki, aby na prawie i sprawiedliwości opierało się polskie życie. Tą drogę wybraliśmy 10 lat temu, przeszło 10 już lat temu. Wielu z nas wybrało już ją przedtem. Widzę tutaj wiele twarzy, które pamiętam jeszcze z czasów Porozumienia Centrum i musimy tą drogą iść dalej. To droga niełatwa. Droga bardzo trudna. Powstają dzisiaj całe teorie socjologiczne, politologiczne na ten temat, że nie można Polski zmienić, że wszelkiego rodzaju usiłowania zmierzające do tego, by nasza ojczyzna wyglądała inaczej, by te ideały Prawa i Sprawiedliwości były realizowane, są próżne, że każdy, kto podejmie jakąkolwiek próbę zmian bardziej znaczących, musi przegrać. Islam nigdy nie może zabraknąć wiary w to, że możemy wygrać, ale nie wygrać dla zwycięstwa, nie wygrać po to, by dzielić łupy, jak to się w Polsce często po zwycięstwie dzieje, ale po to, żeby te ideały, te cele wprowadzać w życie. Wybudować to, co dziś dla wielu jest skompromitowane, ale co my ciągle nazywamy czwartą Rzeczpospolitą. Czwartą, czyli lepszą, sprawiedliwszą, bardziej opartą o prawo, lepiej zorganizowaną, sprawniejszą, lepiej służącą narodowi, chcącą temu narodowi służyć, lepiej służącą każdemu obywatelowi. Szybciej się rozwijającą i nieporównanie więcej znaczącą w Europie. W ostatniej książce mojego brata, w wywiadzie Rzecet, z nim mówił on między innymi takie słowa. Kiedyś pewien znany europejski polityk powiedział mi o Turcji, że to poważne państwo. Ja bym chciał, żeby tak mówiono o Polsce. Dziś niestety o Polsce się tak nie mówi. O Polsce mówi się tak, jak to może część z Państwa słyszała czy czytała, bo znajdzie się tam, gdzie Polacy i inni, którzy nic nie znaczą. Otóż to są autentyczne słowa. Bardzo ważne dzisiaj w Polsce pani kanclerz. Otóż my musimy uczynić wszystko,
żeby nikt o Polsce tak się mówić nie ośmielał. Są ku temu pełne przesłanki. Polska już dziś ma potencjał wystarczający, żeby być państwem znaczącym. I powinna ten potencjał móc w szybkim tempie powiększać. Potrzebny jest do spełnienia tylko jeden warunek. Musi się zmienić władza. Z tej, która jest niczym innym jak tylko reprezentantem, czy wręcz można powiedzieć funkcją różnych grup nacisku funkcjonujących w Polsce, tych wewnętrznych i tych zewnętrznych, na taką, która będzie reprezentowała polskie interesy. Pewnie nie w sposób doskonały, bo nikt z ludzi doskonały nie jest. Pewnie nie bez błędów, nie bez jakichś też ubocznych oddziaływań, bo powtarzam, my tylko taką władzę możemy dzierżyć, nie jesteśmy bezgrzeszni. Ale żeby ten główny nurt, to co decyduje ostatecznie, był właśnie taki. To jest nasze dążenie, ta droga nie jest łatwa, to jest droga pod górę, to jest droga, którą trzeba iść z wysiłkiem. Często jeszcze do tego obrzucany różnego rodzaju kamieniami i innymi pociskami. Nawet nie można powiedzieć, że nie często, ale właściwie bez przerwy. Ale mimo wszystko trzeba się tą drogą posuwać. To jest to nasze wspólne zadanie. Jednego, czego nie powinno nam zabraknąć, to wiary i nadziei. I tej wiary i nadziei Państwu życzę. Tego głębokiego przeświadczenia, że można. Że nie tylko trzeba, ale także można. Życzę Państwu także tego wszystkiego, co łączy się z tą wielką potrzebą pracy naszej partii. Nasza partia musi wykonać ogromną pracę po to, żeby ominąć ten medialny mur, który nas otacza i dotrzeć do obywateli. Bo my przecież nie występujemy w interesie partykularnym. Nie występujemy w interesie jakiejś mniejszości. W istocie występujemy w interesie zdecydowanej większości polskich obywateli. Tylko tyle, że ten medialny mur, ta wielka dezinformacja, wielka manipulacja, która dokonuje się w kraju, uniemożliwia uświadomienie sobie tego. Zmienić to zadanie niełatwe, ale możliwe pod jednym warunkiem, że będzie ciężko pracował klub parlamentarny, posłowie i senatorowie, że będą ciężko pracowali nasi radni, że będą ciężko pracowali nasi działacze i że jednocześnie zmienimy w naszej partii to wszystko, co jest złe, słabe, nieuczciwe, począwszy od prezesa partii, a skończywszy na działaczach, jak to się mówi, z dołu, nie powinny i nie mogą być tutaj przeszkodą. Chcę Was zapewnić, że taka będzie nasza droga, że w tym kierunku będziemy zmierzać. Ale w ostatecznym rachunku wszystko zależy od nas. Wszystko zależy od naszej determinacji. I tej determinacji, tego uporu, twardości, także wszystkim koleżankom i kolegom życzę. I to są życzenia, można powiedzieć, społeczne, partyjne, te, które odnoszą się do naszej wspólnoty politycznej. Ale chciałbym Państwu życzyć także wszystkiego dobrego w tym innym wymiarze. Każdy z nas ma swoje prywatne życie, prywatne sprawy. I chciałbym życzyć, żeby w tych sprawach wszystkim Państwu układało się wszystko jak najlepiej. Jeżeli chodzi o zdrowie, jeżeli chodzi o zdrowie osób bliskich, jeżeli chodzi o pracę zawodową, jeżeli chodzi o wszystkie sprawy, na których Wam, Szanowni Państwo, zależy. Żeby to był po prostu dla każdego z nas, także oddzielnie w tym wymiarze indywidualnym, dobry, a daj Boże nawet bardzo dobrego, a przynajmniej, żeby się nic złego nie wydarzyło. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. I obyśmy mogli się za rok spotkać tutaj jeszcze liczniej niż dziś, a dziś nas jest więcej niż rok temu. Wyraźnie więcej. I żebyśmy się mogli spotkać w dobrym humorze. Takim przeświadczeniem, że idziemy po tej drodze, a może po drodze także zdarzy się coś takiego, co będzie już miało bardziej decydujący charakter. Ale nawet jeżeli się nie zdarzy, to żebyśmy byli przeświadczeni, że jesteśmy bliżej celu. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego.
zawsze muszę, tak nie znam jaki rok temu, właśnie przekazać. Ja od kilkunastu miesięcy jestem w sytuacji, którą można określić jako kwarantannę ze względu na ciężką chorobę mojej mamy. Ja niestety nie będę mógł Państwu, jak to w poprzednich latach bywało, złożyć życzeń osobiście, bo to jest po prostu z tych względów niemożliwe. I dlatego bardzo, bardzo przepraszam i proszę te życzenia traktować jako skierowane do każdego spośród Państwa. Po prostu niestety inaczej nie mogę, bo za chwilę znajdę się w domu. No i muszę być, że tak powiem, wolny od różnych zagrożeń. Nie ze względu na siebie, bo jeszcze jako tako się trzymam. Ale... Także bardzo, bardzo serdecznie za to przepraszam i proszę pamiętać, że z każdym spośród Państwa podzieliłem się opłatkiem. Czy ten opłatek, który za chwilę wezmę i podzielę się, no, na przykład z Mariuszem, oczywiście z księdzem, drugi z Mariuszem, to będzie opłatek. Ja chciałem przede wszystkim jako aktualny szef organizacji warszawskiej Państwu bardzo, bardzo serdecznie podziękować za ten rok wspólnej pracy, wspólnej walki, za Państwa wspaniałą postawę w tym roku. A mieliśmy wiele wyzwań jako organizacja warszawska, organizacja wielu ważnych przedsięwzięć dla prawa sprawiedliwości, siłą rzeczy, z racji tego, że jesteśmy stolicą, spadła na Państwa barki. Pierwsza rocznica tragedii smoleńskiej, to w dużej mierze wielki wysiłek organizacyjny państwa. Ostatnia chociażby manifestacja 13 grudnia, Marsz Niepodległości i Solidarności, to również wielki wysiłek organizacji warszawskiej. Mówię o pewnym uproszczeniu, bo oczywiście również podwarszawski, bo jesteśmy wspólnym tutaj okręgiem, wspólną organizację tworzymy. Referendum, wielki państwa wysiłek, dalej walczymy, sprawa jest w NSA. Także ogromny szacunek dla Państwa, za Państwa zaangażowanie, ideowość, wytrwałość, wielkie podziękowania, życzenia wszystkiego najlepszego. Zasialiśmy ziarno, to ziarno wzrośnie, zwyciężymy, proszę Państwa. A Panu Prezesowi obiecujemy, że za rok będzie nas jeszcze więcej. Będziemy w lepszych nastrojach, bo zwycięstwo będzie blisko. Dziękuję. Łapie się także opłatkiem z mamusią pana prezesa. Każdy z nas się łapie i każdy z nas chyba możemy to powiedzieć tutaj publicznie. Pomodlił się, poprosił się Jerzego, żeby go pani. Dziękuję za to poświęcenie, za tą gotowość. Wiem, że na stołach są położone jakieś pokarmy, prawda? Widać to? Jeszcze są. Jeszcze są. Ale jakieś inne drobiazgi tam są. Ale proszę Pana Boga, żeby i te pobłogosławić, żeby za te położone, za wszystkie, które korzystamy, żeby za nie Panu Bogu także dziękować. Pobłogosław Panie Boże nas i te dary, które z Twojej dobroci spożywać mamy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Smacznego życzymy. Zapraszamy, żeby pan to zrobił.
Tam w środku są życzenia. Dziękujemy za wszystko i zapraszamy. Dziękuję. Będzie świetna okazja. Pani dyrektorowa, a pan przepraszam.